przyglądam się, nie ma tam chyba w pierwszej szóstce Saori Kimury, tej zawodniczki, która jest motorem napędowym reprezentacji Japonii. Jest na pewno Yoshi Takeshita. Troszkę eksperymentalny skład wypuścił na ten pierwszy pojedynek Masayoshi Manabe. Zobaczymy, jak Japonki poradzą sobie w drugiej akcji. Mają problemy ze skończeniem. Turczynki dostają piłkę za darmo i od razu akcja z obejścia na jedną nogę, ale także popełniły błąd w kontrataku Turczynki. Zmieniła się Erdem z numerem 14, teraz lepiej w polu zagrywki Japonki, nie kończy leworęczna Neshli Handarne z numerem 17. Ale błąd popełniają także Japonki, także w ataku, piłka poza boiskiem. I na razie ten początek nerwowy, z jednej i z drugiej strony błędy na siatce, prowadzą Turczynki. Gorsze przyjęcie, ale zobaczmy, tutaj cały czas będziemy mogli oglądać właśnie te przyspieszone akcje. Japonki będą nam prezentowały raz za razem akcje kombinacyjne. Tutaj mimo tego, że nie było przyjęcia dokładnego, już próbowały rozrzucić blok Turczynek Yoshi Takeshita. Akcja kombinacyjna, ale nic z tego nie wyszło. Dobrze Turczynki ustawiły blok. Teraz sprytnie nad blokiem przerzuciła piłkę Yamaguchi. Już Japonki przy swojej akcji na serwisie, ale tutaj spokojnie z numerem 6 z 6 strefy. Slumny Pechliwan kończyła tą akcję. No i sprytnie z obejścia z jednej nogi Yamaguchi po ostrym skosie do trzeciego metra. Tam nikogo nie było w obronie. Na razie uważnie przygląda się na drugą stronę siatki Masayoshi Manabe, jak w ustawieniu stoją Turczynki. Na pewno będzie tutaj od Kosota więcej taktyki. Na razie zespoły poznają składy, próbują wejść w to spotkanie. Turczynki zdobywają teraz piąty punkt z prawego skrzydła z numerem 13 Nerimano Soy. Ona także w polu zagrywki, ale dokładnie przyjęły teraz Japonki, z tym, że nie mają możliwości skończenia z pierwszej akcji, męczą się w tym ataku. Na razie te ataki są zbyt słabe. Turczynki podbijają kolejne piłki i zdobywają kolejne punkty. Na zagrywce jeszcze raz Osoy, tylko sposobem dolnym Takeshita. Za darmo będzie jeszcze jedna szansa na to, żeby wykorzystać idealne dogranie. I teraz to wejście na jedną nogę. Ja tak po prostej. To było to, czego wcześniej brakowało. Zobaczmy, jak ofiarnie tutaj na początku tego spotkania Turczynki walczą o każdą piłkę, ale to Japonki zdobyły kolejny punkt. Jas serwisowy z numerem 16 Saori Sakoda. Punkt zdobyty bezpośrednio z zagrywki. Zaskoczona Osoy nie zdążyła tutaj do tego skrótu siatkarskiego. Próbowała jeszcze raz ten sam sposób Sakoda, ale ten drugi serwis już był nieudany. Bahar Toksoy. Cały czas problemy z przyjęciem, walczy tam Takeshita, próbowała znów i przyspieszyła tą piłkę do prawego skrzydła. Słabszego przyjęcia, cały czas dobre rozegranie
Po stronie japońskiej drużyny przypomnijmy Yoshi Takeshita, najbardziej znana chyba zawodniczka w tym momencie w japońskiej drużynie. Najbardziej ceniona jako rozgrywająca od wielu lat, już prowadzi grę reprezentacji Japonii. Wiele tytułów na jej koncie, indywidualnych nagród. No i nie może jej także zabraknąć w kolejnym turnieju. Ale to maksy przegrywają Japonki i z dwupunktową przewagą na pierwszą przerwę techniczną schodzą Turczynki. Wracamy po pierwszej przerwie technicznej. Najciekawsze ujęcia z początku tego spotkania. A w polu serwisowym z numerem 6 Polen Supel Hiwan. Świetnie Turczynki w obronie grają na początku tego spotkania. Będą próbowały wykorzystywać tą wolną strefę na siatce, tam gdzie jest niziutka rozgrywająca Takeshita. To przynosi Turczynkom kolejny punkt. Może ten atak nie był kończący, ale przez szóstą strefę nie poradziła sobie Saori Sakoda. Dobrze początek reprezentacji Japonii. Dobrze wyszły w to spotkanie. Mają problemy z przebiciem się na drugą stronę. To Turczynki lepiej rozpoczęły to spotkanie. Teraz ostro po skosie kapitan zespołu i Danson Sirmagesde kończyła tą akcję i cieszy się także szkoleniowiec, bo to już jest kilka punktów przewagi. O pierwszą przerwę dla swojej drużyny poprosił Masayoshi Manabe. Macie ogromne problemy z przyjęciem, trzeba piłkę przybijać za darmo na drugą stronę i tutaj Turczynki przyspieszając grę nie mają problemów z kończeniem kolejnych akcji na siatce. Teraz Turczyn po przerwie, jeszcze 4 punkty przewagi, ale tym razem zaskoczyła rozgrywająca Turczynki na siatce z numerem drugim Hitomi Nakamichi. Jest to 6-letnia rozgrywająca. Będą teraz miały Japonki okazję do tego, żeby skorzystać z obrony i z kontrataku, ale nie wykorzystały swojej szansy. Ostoi przez szóstą strefę. Piłka nie była rozegrana, sytuacyjna i także ona teraz popełniła błąd. Jeszcze raz Japonki, ale coraz lżej Turczynki. One także teraz przez chwilę nie mogą skończyć swoich pierwszych akcji. Ostoi przez szóstą strefę i wcześniej próbowała mocno, ale teraz właśnie tym sprytnym zagraniem środek boiska lekko kiwnięta piłka, zobaczmy, błędu tutaj, przejścia nie było, linii trzeciego metra, ale już Japonki zaskoczone w obronie, nie było tam odpowiedzialnej zawodniczki za tą kiwkę. Próbowała, wyciągnęła się tam do tej piłki na libero Burensen, ale ona także nie sięgnęła tej kiwki. Ale nie ma większych pretensji. Faktycznie to była jej strefa, to ona powinna pilnować w tym momencie tego kiwnięcia.
coraz lepiej. Japonki w obronie, one też słyną właśnie z tych akcji w obronie, gdzie potrafią wyciągać nawet bardzo mocne ataki. Długo muszą męczyć się zespoły przeciwne na to, żeby zdobywać swoje punkty. Ale mimo tych coraz częstszych obron, cały czas problemy w ataku Japonek. Na środku zareagowały Turczynki. Pojedynczy blok z numerem 8 Bahar Toksoy. Świetnie tutaj zareagowała na pierwsze tempo. Zablokowana Iwasaka. Pas zagrywa Eda Erden. Piłka wysoka, sytuacyjna. Idealnie wysoki atak po długiej przekątnej nad blokiem daleko pod 9 metr boiska. Bronią się Japonki, mimo tego, że nie klei się im ta gra, nie ma zbyt dużo dobrego przyjęcia, ale walczą tutaj dzielnie, próbują ze wszystkich sił wyrównać stan tego pierwszego seta. 3 punkty jeszcze dzielą Japonki od tego, żeby był remis pierwszej partii. Teraz dobrze w obronie Nakamichi, ale także trójblok Turczynek. Dobrze, tutaj do bloku dołączyła z numerem 11 rozgrywająca Nasai Demir. Ukończy Sakoda, jeszcze raz powtórka z lewego skrzydła. Świetnie gestem ustawiona na libero i pomyliła się Osso. Przez środek pewnie pod pierwszą strefę atakowała Bahar Toksoy. Wcześniej bardzo dobrze w bloku, teraz świetnie wrzucona też piłka pod dłoń środkowej, nie miała problemu ze skończeniem tej akcji. Środkowa reprezentacji Turcji, jeszcze raz Sakoda, no tutaj pod nieobecność Saori Kimure, to ona wyrasta nam na liderkę w ataku. Przyjęcia, nie brakuje też skończonych akcji. Druga przerwa techniczna w tym spotkaniu także dla reprezentacji Turcji, które prowadzą już 4 punktami. Przerwie technicznej na zagrywce Turczynki Bahar Toksoy. Kończące się problemy w przyjęciu Japonek, ale ona coraz lepiej radzą sobie w ataku. Teraz przez lewe skrzydło przedarła się przez ten podwójny blok Japonka. Już tylko 3 punkty przewagi reprezentacji Turcji. Patrzę tutaj na składy wyjściowe i faktycznie brakuje tej najlepszej Japonki, która wydawało się, że będzie tutaj grała w tym pierwszym spotkaniu w Grand Prix z numerem 12, nieobecna Saori Kimura, jest Yoshi Takeshita.
z numerem trzecim, ale ona nie rozpoczęła tego pojedynku od początku. Z numerem drugim rozpoczęła to spotkanie Nakamichi Hitomi. Tutaj z mojej strony duża pomyłka, bo też niziutka zawodniczka, bardzo podobna stylem gry do Yoshi Takeshity, ale to jednak niesłynna rozgrywająca, ale i zastępczyni rozpoczęła ten dzisiejszy pojedynek. Ale dziewczynki cały czas ogromna przewaga w polu serwisowym i to już jest kolejny punkt zdobyty bezpośrednio z zagrywki i jeszcze jedną przerwę poprosi Masayoshi Manabe. Sporo przewaga Turczynek w tej pierwszej partii. Spogląda Masayoshi Manabe do kwadratu rezerwowych, która z Japonek mogłaby pomóc w tym momencie, szczególnie w przyjęciu rezerwowych wprowadzonych na boisku, poprawiłaby szczególnie ten element, którego brakuje od początku tego spotkania. Teraz przyjęcie trochę lepsze, ale odrzucona od siatki skrzydłowa, także nie mogła kończyć swojej akcji jeszcze raz przez szóstą strefę i ta, która wcześniej była najpewniejszą opcją w ataku, tym razem też się pomyliła. Przestrzeliła boisko Saori Sakoda z numerem 16. Zbyt duże przestoje Japonek na początku tego pojedynku. Tracą punkty seriami. Ciężko później jest odrobić te kilkopunktowe straty. Teraz jakoś szczęśliwie na opadający blok. Kignęła Iwasaka, ale zobaczmy, szybko odpowiadają Turczynki. Świetnie jednak w obronie Nakamichi. Atak po prostej, także tam ustawiona dobrze obrona. Będzie jednak kontynuacja. Gramy dalej. Lekko splasowana piłka na drugą stronę. Nas Aydemir próbowała. Tą piłkę od razu przebijać na drugą stronę, ale czujnie na siatce Japonki. Powoli odrabiają straty. A mano da sozy. I to teraz już pewnie po prostej Beda Erdem to kończyła tą akcję z obejścia. Już tylko 4 punkty brakuje reprezentacji Turcji, żeby wygrać pierwszą odsłonę spotkania pomiędzy Japonią a Turcją. Come on, c'è la sorda Borsell. Ma tak leworecznej zawodniczki, bo nie była łatwa sytuacja. Wystawiona pewnym sposobem, minęła drugi blok tutaj w okolice pierwszej strefy i pewnie zdobyła 22 punkt. Muszą bronić Japonki, muszą odrabiać straty. To dopiero 16 punkt w polu zagrywki z numerem 15 Maiko Kano. Próbuję po prostej na ostoj, na nią najczęściej zagrywają Japonki. Ona świetnie dysponowana dzisiaj w przyjęciu. Nie skończyła swojej akcji w ataku i odpowiedziała Sakoda klasyczną akcją z lewego skrzydła. Zobaczmy teraz, idealnie tutaj gdzieś znalazła sobie dziurę pomiędzy blokiem. Nie strzedł się ten blok i tam była okazja na skończenie kolejnej akcji. Blisko asa serwisowego Maiko Kano, ale piłka jednak poza boiskiem, zdecydowali sędziowie. 23-17 z numerem 14 Meda Erdem. Być mocny atak, szansa na 24 punktu, zaprzepaszczona pojedynczym blokiem, zatrzymana na prawej stronie Toksoy.
słone. Już rozpoczął się drugi set. Przybliżmy kilka tutaj statystyk z tego pierwszego seta. Lepsze Turczynki w ataku wygrały 13 do 12. Nie było widać tej przewagi, ale w bloku 5 do 3. 1 do 1 w asach serwisowych, ale błędy podarowane przez reprezentację Japonii dały też tą kilkupunktową przewagę, którą utrzymały Turczynki i dowiozły do końca tej pierwszej partii. 6 błędów po stronie reprezentacji Japonii. 3 błędy tylko popełniły Turczynki w pierwszej partii. Już początek drugiego seta. Próbowała z obejścia zaatakować Bahar Toksoy. Szukała jeszcze tam dłoni, szukała bloku. Była szansa na drugi punkt. Ale jest 1 do 1. Zobaczmy to jeszcze raz. Opa! Tutaj wyraźnie pomyliła się też para sędziowska, bo widzieliśmy, że było dotknięcie bloku. Nie zauważyli tego sędziowie. Jednak była akcja dla Turczynek, bo to one były przy serwisie i 2 do 1. Rozpoczynają Japon. Świetnie, teraz od razu z drugiej piłki kiwnięta piłka. Nas Aydemir zaskoczyła Japonki na siatce. Ukryła to zagranie w ostatnim momencie. Szybko kiwnięta piłka na drugą stronę i także rozgrywająca reprezentacji Turcji w polu zagrywki. Wydawało się, że była obrona. Ale jednak nieco spóźniony. Jest drugi punkt dla Japonii. Japonki. Awans do turnieju Grand Prix. Wywalczyły w mistrzostwach azjatyckich. Zajęły tam drugie miejsce. Uplasowały się tuż za reprezentacją Chin. Turczynki znalazły się w tych elitarnych rozgrywkach po tym, jak zdobyły brązowy medal na ostatnich mistrzostwach Europy. Japonki 19 razy występowały w World Grand Prix. Turczynki tylko jeden występ w kącie w 2007 roku, a teraz w tym ważnym roku dla tych reprezentacji Pro Olimpijskim. Także przygotowują się już do turnieju olimpijskiego oba zespoły. I Japonki, i Turczynki zobaczymy w tym roku także i w Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. Londyn jest też spowodowany w tych składach podstawowych. Szczególnie brakuje w obu zespołach tych kluczowych postaci w ataku, które mogliśmy oglądać we wcześniejszych spotkaniach tych reprezentacji. Nie ma w reprezentacji Turcji z numerem 17 Neşli Handarne, leworęcznej atakującej. A w reprezentacji Japonii, co jest niemałym zaskoczeniem, nadal na boisku nie ma rozgrywającej Takeshity. Jest Nakamichi Hitomi dzisiaj w pozycji rozegrania. I także brak Saori Kimury z numerem 12. Bez tych dwóch zawodniczek na pewno ciężko będzie Japonkom wygrać pierwsze spotkanie w Grand Prix. Zobaczmy, dobra akcja teraz z numerem 10. Pojedynczym blokiem popisała się kapitan Sonsir Magezde. Już przerwa techniczna. Turczynki wygrywają w tym momencie 5 punktami. Zobaczymy, na co zdecyduje się Masayoshi Manabe, bo to już jest 1 do 0 dla reprezentacji Turcji, także słabszy początek.
tej drugiej partii, nie weszły w to spotkanie dobrze Turczynki. Nie weszły w to spotkanie dobrze oczywiście Japonki. Turczynki prowadzą 1-0 i 8-5. Bahar Toksen. Tylko palcami na drugą stronę. Jeszcze raz przez prawe skrzydło, ale jest dobra obrona. I piłka dla Turczynek. Przejście linii trzeciego metra. Próbowała z numerem 15 przez szóstą strefę zaatakować Majko Kano, ale ona popełniła błąd przejścia linii trzeciego metra. Widzieliśmy właśnie ten moment, kiedy nie przekroczyła, ale nastąpiła na linię trzeciego metra Japonka i to jest błąd bezpośredni i dziewiąty punkt dla Turczynek. Jedna przerwa, odsuń troszeczkę dalej. Mateusz Manawy próbuje troszeczkę innego schematu, próbuje, żeby jego zawodniczki same zmobilizowały się teraz i przystosowały do tej niekorzystnej sytuacji, próbowały walczyć o odrobić straty. Na pewno było tu wcześniej wiele ustaleń, nie trzeba tego cały czas powtarzać. On jakby, żeby sam zespół zareagował na tą sytuację niekorzystną teraz z tej drugiej partii. Ale nie puszczą tego też tak łatwo Turczynki, to one znowu rozpoczynają akcję. Ale kończy z numerem 16 Saori Sakoda, jedna z najpewniejszych postaci w reprezentacji Japonii. Czwarty skończony atak, jest jeden blok pojedynczy, jest as serwisowy i w sumie już 6 punktów na koncie tej zawodniczki. Ale siła w ataku imponująca, kończyła z numerem 10 kapitan zespołu po prostej, dużo wolnej strefy. Właśnie tam będą próbowały Turczynki raz za razem wykorzystywać niszą na siatce Nakamichi Hitomi. Ale teraz także Turczynki psują serwis. A tak z obejścia po prostej. Świetnie do linii. Z numerem 14 Eda Erdem. Trzeci punkt w ataku, jest też jeden blok. Turczynki bardzo, bardzo równo, jeśli chodzi o rozkład punktowy. Świetnie tutaj grę prowadzi Lasse Aydemir. Nie brakuje dobrego przyjęcia, dlatego uruchamia zawodniczki na każdej pozycji. Jest też dużo akcji właśnie ze środka siatki. Może nie klasyczna, krótka, ale właśnie dużo tych obejść na jedną nogę do prawej antenki. Rozciąga tą grę na siatce Lasse Aydemir i lubi blok Japonek. Teraz z numerem 13 Nerimano Soi. Ta, która kończyła pierwszą partię po skosie, teraz świetnie zaprezentowała się nam w ataku po prostu. Będzie kolejna okazja. Nie było to dobre dogranie. Straciły Turczynki szansę na 13 punkt. Prosty błąd. Ale nie był to błąd kluczowy, decydujący, także nie denerwował się szkoleniowiec reprezentacji Turcji. Gramy dalej. Jest atak przez szóstą strefę, ale jest także inny blok. Jeszcze raz muszą w ataku spróbować Japonki. Świetna asekuracja pod blokiem ustawionym Turczynki Ossoy. Gramy dalej. Podwójny blok Turczynek. Zatrzymana Saori Sakoda. Podwójny blok. Zobaczmy, ten blok szczelny. Doszła tutaj w dobrym tempie środkowa. Coraz więcej zepsutych akcji. Próbowały także ataku z obejścia Japonki, ale atak w dolną taśmę po swojej stronie i łatwo oddają Japonki punkty na początku drugiej partii.
Turczynki nie zwalniają. Zobaczmy, przyspieszają swoją grę znowu. Ostra zagrywka, jest obrona, ale w tej obronie brakuje precyzji. Są zadowolone, są Turczynki rozluźnione. Widać, że spokojnie rozpoczęły tą drugą partię od kilkupunktowego prowadzenia. Cały czas próbujemy Japonki zagrywać na Nerimano Sol. Ona zawsze troszeczkę słabsza w przyjęciu, lepsza w ataku, ale dzisiaj nie ma problemu z tym, żeby dogrywać kolejne piłki precyzyjnie do siatki. Skola próbowała tę piłkę wystawić w pierwsze tempo na Kamichi. Jeszcze raz Sagoda. Tym razem Turczynki wpadają w siatkę. Tylko jeden punkt brakuje Turczynkom do tego, żeby zejść spokojnie z kilkupunktową przerwą. Także w drugim secie, ale jeszcze dzielnie bronią się Japonki. Zobaczmy, z numerem 13 Risa Shinabe. Ona pojawiła się w polu zagrywki. Próba mocnej zagrywki z wyskoku. Sprytnie teraz Gudziutka rozgrywająca przypchnęła tę piłkę na drugą stronę. Jest 10 punkt. Tak jak wcześniej mówiłem, i wzrostem, i stylem rozegrania, i poruszania się bardzo przypomina Yoshi Takeshite. I ona teraz sobie poradziła z tą piłką przechodzącą. Walczyła punkty, walcząc dużo wyższymi zawodniczkami. Ale jeszcze raz Turczynki mają szansę i okazję na 16 punkt. Bronią Japonki. Niestety już nie udało się tej piłki wyciągnąć gdzieś tam ze stanowiska sędziowskiego. 6 punktów przewagi i druga przerwa techniczna. I wysokie prowadzenie reprezentacji Turcji. Przygotowane do tego, żeby kontynuować spotkanie. Ta przerwa, zobaczmy, jak zareagują Japonki po tym czasie, że będą w stanie tutaj zerwać się w tej drugiej partii i powalczyć o zwycięstwo w drugiej partii. Teraz dobrze, tutaj po zewnętrznej ręce obiła w ten podwójny blok Saori Sakoda. Błąd w rozegraniu nas Aydemir. Próbowały tutaj takiej klasycznej ruskiej krótkiej, jak dawniej właśnie atakowali Rosjanie Japonki. Zobaczmy, atak w drugim tempie, po zatrzymaniu wyrwały tutaj Turczynki do bloku, ale jeszcze raz zdążyły ustawić pojedynczy blok Eda Erdem tutaj, mimo tego, że zareagowała w pierwszym tempie na krótką, udało się jeszcze po raz drugi skoczyć do bloku. Ale jeszcze raz Saori Sakoda, teraz przez szóstą strefę. Już gotowe Japonki, coraz lepiej w polu serwisowym. Wcześniej dużo zagrywek w okolice strefy Nerimano Sol, teraz nie poradziła sobie z tym serwisem kapitana zespołu.
może zmienione taktykę Japonki, może będzie teraz częściej zagrywka posyłana w okolice. Kapitan Kirdan Sonsirmi Gezde z numerem 10. Ona właśnie w polu serwisowym. Najlepszy fragment kapitan zespołu najpierw pomyliła się w przyjęciu, teraz zepsuła zagrywkę. Japonki będą miały kolejne szanse na to, żeby odrabiać się straty, jednak nie, 19 do 14. Właśnie atak z obejścia, najpewniejsze akcje Turczynek po dobrym przyjęciu, szybko tutaj Nasa Zdemir uruchamia swoje środkowe. Tylko sposobem Don, będzie czas na to, żeby ustawić blok, ale brakło asekuracji. Nie udało się tej piłki podbić jeszcze Turczynki. Dokładnie nie wiedziały, która z zawodniczek odpowiedzialna była właśnie za splasowaną piłkę tutaj w okolicy pierwszej strefy. Ale wszystko będzie można naprawić własną dobrą akcją. Świetnie z lewego skrzydła Neriman Osoy. To już siódmy punkt po ataku skrzydłowej reprezentacji Turcji. Jest jeden blok, 8 punktów na koncie Neriman Osoy. To najlepiej punktująca Turczynka. Zagrywki nas Aydemir raz za razem. Przez środek siatki tym razem skutecznie Japonii. Pożar Toksoy, zobaczmy, to była już zawodniczka ruchowa, już parki przemieszczała się do lewego skrzydła i tutaj zaskoczyła tym rozegraniem na Kamici. Turczynki. Jeszcze raz przez środek, to co przynosi mnóstwo punktów. Tam, gdzie jest największa przewaga, nie zrezygnuje z tych rozegrań przez środek siatki na Zajdemir. No i widać też przewagę nie tylko umiejętności, ale także i wzrostu na środku siatki Turczyny. Zakładam boisko, jest 17 do 21. Teraz znów dobre rozegranie akcji przez Hitomi Nakamichi, która przyspieszyła tą piłkę na lewe skrzydło i zgubiła Turczynki na blok. No, tym razem pomyłka. Bahar Toksoy przestrzegła boisko. Wydawało się, że było dobre przyjęcie, było dobre tempo, ale chyba nieco spóźniona była środkowa, która nie nakryła tej piłki nadgarstkiem. Ale będzie kolejna szansa. Nie ma Turki z prawej strony. Uslup Hiwan zdobyła 22 punkt. Stop coraz bliżej Turczynki przy tej kilkupunktowej przewadze. Są także i wygrania drugiej partii, ale pojawiają się błędy. Coraz częstsze błędy nie tylko w ataku, ale i także w polu zagrywki. Zobaczmy. To już jest końcówka, tutaj już nie powinny pojawiać się błędy bezpośrednie, oddawane punkty na drugą stronę. To jest cały czas szansa dla Japonii, tylko muszą pojawić się także i dobre akcje, nie tylko w polu zagrywki, ale także na siatce. Zabrakło bloku, nie zdążyły Japonki w obronie, a to była, wydaje się, świetna okazja do tego, żeby popracować tutaj dwublokiem. Jest świetnie na siatce ustawiona Nasa Aydemir. Będzie kolejna szansa na 24 punkt. Neriman Osoy przez szóstą strefę, ale ona także popełniła błąd. Przejście linii trzeciego metra. I zmarnowały, zobaczmy, Turczynki świetną okazję do tego, żeby w tej końcówce pewnie tutaj odnieść zwycięstwo. 23 do 20, tylko 3 punkty przewagi Turczynek, a w tym momencie już tylko 2. As serwisowy Japonek i chyba będzie potrzebna przerwa, żeby nie ostudzić nieco emocji i nie doprowadzić tutaj do nerwowej końcówki.
przerwie wracamy do pojedynku w Korei. Jesteśmy w Busan w grupie C. Turczynki prowadzą już 2-0 z reprezentacją. Para faltar las dos mejores jugadoras. La mejor jugadora de cada equipo no están. Está bueno porque. 25-21 pojawiło się kilka już niedoskonałości, kilka błędów bezpośrednich w końcówce reprezentacji Turcji, ale i także bez problemów większych wygrały także i drugiego seta. I prowadzą w tym momencie już Turczynki 2-0. Nic nie zmienia się nam tutaj w składach wyjściowych. Dalej w podstawowym wyjściowej szóstce Japonki z numerem drugim na rozegraniu Hitomi. Nakamichi jest z numerem czwartym, Inoue Kaori, jest Mai Yamaguchi, na libero Kotoki Zaitsu, Nana Iwasaka z numerem dziesiątym, Maiko Kano z piętnastką i z szesnastką Sakoda, która teraz została właśnie zablokowana. Także właśnie w takim składzie rozpoczynał ten pojedynek Masayoshi Manabe. No i dalej będzie próbował tym samym zestawieniem walczyć także od początku trzeciej partii. A zobaczmy Turczynki prowadzone 3-0 i tutaj także trener largo que tiene. Nie ma większych powodów z tym, żeby nie kryć także zadowolenia z wygrania tych dwóch pierwszych setów, ale także większych zmian nie przeprowadzał. Jest na libero z numerem trzecim Gizem Guresen, w ataku Polen Uslupetliwan z ósemką Bahar Tokso, jest kapitan Son Sirma, Kir Dargezde, Nas Aydemir w pozycji rozegrania, Neriman Osoy skrzydłowa i Eda Erdem z numerem 14. Świetne otwarcie, początek trzeciej partii należy tutaj do Turczynów. No zobaczmy, jak mocno psychiczne będą Japonki. To jest zespół walczący, to jest zespół, który zawsze pokazuje walkę w każdym spotkaniu, ale ta gra dzisiaj Japonkom się nie układa. Próbują tutaj zrobić wszystko, co mogły w pierwszej i w drugiej partii, ale chyba zbyt duże przestoje, zbyt duża ilość błędów. No i dobra dyspozycja także w tym spotkaniu Turczynek sprowadza zespół Japonii na ziemię i one, przegrywając dwie pierwsze partie, także i słabo rozpoczęły trzecią odsłonę. Teraz dopiero skończenie akcji z prawego skrzydła, mimo dwóch bloku dał się odbić. I piłka wyszła na zewnątrz z numerem czwartym Kaori Inoue. Właśnie z tym elementem też jest niemało problemów. Mało dobrych serwisów, dużo błędów w polu serwisowym. Tylko jeden punkt bezpośrednio zdobyty. W tym spotkaniu, a nie, jednak trzy asy serwisowe ma na swoim koncie Japonki, a dwa tylko Turczynki. No, ale Turczynki więcej tych serwisów trudnych, tych, które potrafiły odrzucić Japonki od siatki. Świetnie, teraz w końcu pojawił się blok, zatrzymana na lewym skrzydle Neriman Osoy. Nie spodziewała się, że tak w stanie wysoko są skoczyć do bloku Japonki. Zobaczmy z numerem 13 Risa Shinabe, ona pojawiła się od początku trzeciej partii. Ale co nie wyszło w poprzedniej akcji, zostało od razu naprawione w kolejny. Nas Aydemir. Podejście z prawej strony z numerem 5 Ai Yamamoto. Próbowała tutaj w pojedynkę zatrzymać na siatce swoją przeciwniczkę Neriman Osoy, ale to pojedynczy to było zbyt mało. Teraz świetnie Bahar Tokso'i, która przepychała się tutaj ze swoją rywalką, ale to ona była górą w tej akcji. Poczekała do ostatniego momentu, nie spieszyła się tutaj z wysokiego.
do trzech za Turczynek szczęśliwie. Czwarte punkty zdobywają Japonki. Zobaczmy. 4 do 7. Przedział troszeczkę tutaj. Szósta strefa zagrana z tyłu za głowę do Sakody. Ale też nie było to dobre tempo. Do prawej strony na Zajdemir. Nam coraz lepiej w ataku radzi sobie z numerem 6. La zurda tiene cero músculo. Cero músculo, tiene hecho mierda el brazo. Pero tiene un látigo en el brazo. Tiene que fortalecer el hombro, porque ya lo tiene para la cagada. Taka sytuacja do tej pory, jeśli chodzi o Turczynki. No, świetnie, teraz jeszcze raz z prawej strony wybiła po bloku piłkę Uslupechliwa. Zobaczmy tutaj na statystyki, dużo lepsze Turczynki właśnie w statystykach ataku. 5 do 28 prowadzi w tym momencie reprezentacja Turcji. 11 do 5 także w bloku jest przewaga kilkupunktowa. Tylko w polu serwisowym lepsze Japonki. 3 asy serwisowe mają na swoim koncie. Turczynki 2 punkty bezpośrednio zdobyły po zagrywce. W błędach 11 błędów Japonek, tylko 9 Turczynek. I te błędy dopiero pojawiły się w końcówce drugiej partii. No i na początku trzeciego seta, ale na razie bez większego znaczenia mają te błędy reprezentacji Turcji. Tym razem Masayoshi Manabe poprosił o przerwę dla swojego zespołu jeszcze na ostudzenie, jeszcze raz na uspokojenie. Ahí se inauguró el Mundial de Sudáfrica en 2010. En ese está en el Ellis Park. Ale już po krótkiej przerwie gramy dalej. Zobaczmy to, dzięki. Mają szansę na zdobycie punktów w kontrataku. Niestety nie mogła z tej piłki atakować. Oczywiście libero, ale jeszcze raz świetnie ustawiona w obronie. Jest asekuracja. Bronią się Japonki, ale jednak piłka już poza boiskiem. Spotkaniu.
Jest pas serwisowy. Może w takich szczęśliwych zdarzeniach właśnie za taką sytuacją przyjdą mi kolejne punkty. Był dobry atak, teraz jest as serwisowy. No i zobaczmy, jak zareaguje szkoleniowiec reprezentacji Turcji. Jest spokój, gramy dalej i teraz zepsuty serwis. No szkoda, bo była szansa na to, żeby też zdobyć kilka punktów z rzędu. Ale jeżeli już pojawia się dobra zagrywka, to kolejna jest zepsuta. Nie potrafią właściwego rytmu złapać Japonki, ale jest coraz więcej pewniejszych akcji, szczególnie w ataku. Tym razem na środku dobrze nam się zaprezentowała numerem czwartym Karolina Ue. Ona też najczęściej punktowała w polu zagrywki, doświadczona już środkowa. Turczynki też potrafią bronić się nawet w tych niewygodnych sytuacjach, kiedy pojawia się dwublok po drugiej stronie. Zobaczmy. Świetnie tam dołączyła do tego bloku Ai Yamamoto, ale tutaj jeszcze raz siłą i sprytem i umiejętnością ataku właśnie wysoko ponad blokiem podpisała się Nerimano Soy. A zagrywać się będzie z numerem 14 Eda Erden. Nieudany serwis. Jest wyblok, jest dobra obrona, nie kończą jednak Japonki. Jeszcze raz przez środek, ale poza boisko Bahar Toksun. Dużo więcej tych ataków ze środka siatki po stronie reprezentacji Turcji. Ale coraz słabsza skuteczność Bahar Toksoy i Edy Erdem. Dużo punktów zdobyły środkowe reprezentacje Turcji, ale coraz więcej pojawia się błędów. Risa Shinabe z klasa serwisowego, ale niestety ta piłka jednak poza boiskiem. Jest podwójny blok Turczynek, zamknięta prosta. Atak z obejścia, także świetnie w bloku pracują Turczynki. Jest dobrze ustawiona także i libero. I zobaczmy, nie było tam wolnego miejsca do tego, żeby skończyć. Kiwką przestrzeliła Saori Sakoda. To jest 16 punkt dla reprezentacji Turcji. Znów kilkupunktowa przewaga i druga przerwa techniczna. Zagrań, ale tutaj mocno próbowała przez blok zaatakować z numerem 16 Saori Sakoda. Zobaczmy jeszcze raz tutaj tą powtórkę. No, wydaje się, że nie było tam dotknięcia bloku przez Bahar Toksun. Próbowała właśnie przeciąć się, wiesz, gdzieś przez dłonie po bloku uderzyć Saori Sakoda. Sajdem Mir świetnie po prostej teraz ustrzeliła nieprzyjmującą na Sajdem Mir. Zobaczmy, piłka opadająca tutaj nie opanowała tej piłki w przyjęciu Japonii. Zobaczmy,
jak będzie wyglądał drugi serwis w tą samą strefę, ale już lepiej Japonii. No i leciutko samym nadgarstkiem tą piłkę sortowała Ai Yamamoto. Lekki plasowany atak przyniósł 13 punkt Japonkom, ale cały czas jest ta przewaga. Podobnie jak w pierwszej, w drugiej, także i w trzeciej partii, to Turczynki praktycznie kontrolują to, co dzisiaj dzieje się na boisku. Najwyżej tylko mogła tej piłki Bahar Toksoy. Zobaczmy, nie mogła tutaj zbyt mocno zaatakować, bo jedną dłonią tę piłkę rozgrywała Nasa Aydemir, ale poradziły sobie Turczynki. Neriman Osoy na zagrywce. Jest szósta strefa, ale świetnie ustawione w obronie. Turczynki, zobaczmy. Ostry skos. Mocno obrócona zawodniczka do tego, żeby właśnie wykręcić piłkę gdzieś w okolicy trzeciego metra. Atakowała Gesty Kirda. Odpowiadałem Japonki też podobną akcją, klasycznie z lewego skrzydła. Zobaczmy, czy jeszcze będą próbowały tutaj Japonki zaskoczyć czymś nowym. Cały czas męczona w przyjęciu Neriman Soy. To przynosi kolejne efekty. To są kolejne zdobycia punktowe. Nie był zbyt trudny serwis, ale nie opanowała tej piłki Neriman Soy. Także i ten drugi serwis nieco wyrzucający, ale jeszcze raz pewna wystawa do lewej strony. W miarę precyzyjnie wystawiona piłka i nie miała problemów ze skończeniem Gwiazdy Kirba. Zgrywają Turczynki. Dużo teraz akcji przez lewe skrzydło z jednej i z drugiej strony. Mało akcji kombinacyjnych. Pomyliła się w kontrataku Neriman Osoy. No zobaczmy, jest już widać mnóstwo takich niuansów, gdzie pojawiają się właśnie błędy niewymuszone w ataku. To nie było zbyt dobra wystawa. Jeszcze troszeczkę bliżej pokazywał trener do rozgrywającej. Powinna podnieść nieco tą piłkę na Sajdemirę do Neriman Osoy. Ale to wszystko właśnie można poprawić w kolejnych akcjach. Można poprawić jeszcze w tym spotkaniu. Teraz do tyłu przez prawe skrzydło. Nie kończą jednak Turczynki. Jeszcze raz Osoy. Zobacz, to co wcześniej nie wyszło, teraz już idealnie, w dobrym tempie, przez plecy. No i faktycznie ta piłka pół metra wyżej tylko wystawiona do Neriman Osoy. Ta już większych problemów teraz nie miała, nawet z minięciem podwójnego bloku. Sprytnie Eda Erdem nie skoczyła do bloku, asekurowała tą piłkę. To jest 22 punkt dla Turczynek. Ona coraz bliżej pierwszego zwycięstwa w Grand Prix. Pierwsze spotkanie w World Grand Prix w 2012 roku. Już tylko 3 punkty potrzebne Turczynkom do tego, żeby wygrać to spotkanie. Ale bronią się Japonki dzielnie. Jeszcze raz przez szóstą strefę Saori Sakoda. Zobaczmy, cały czas ruchoma jest ta szósta strefa. Nie tylko przez środek boiska, ale właśnie także stosowane są jeszcze przedziały między strefami. Atakują Japonki nawet i zza trzeciego metra. Przedarła się teraz przez blok Sonsirma. Kapitan zespołu tureckiego na zagrywce. Będzie szansa i okazja na zdobycie 24 punktu. Jest piłka przechodząca.
La defensa, el armador. Dalej, jest blok pojedynczy, ale jest także i dobra asekuracja. No presjonem. Świetnie tutaj. Walczyły zawodniczki o tę piłkę. Jedna i druga strona próbowała zdobyć kolejny punkt. Zobaczmy, ofiarna obrona Saori Sakody i ta kiwka dała jeszcze tutaj cień szansy na to, żeby dalej walczyć w trzeciej partii, ale nadal 3 punkty przewagi w końcówce zespołu tureckiego. Jest 24 punkt. Z 6 strefy atakowała Uslu Pehlivan. 4 punkty przewagi, także jest kilka okazji na to, żeby zakończyć to spotkanie. A przed nami być może już punkt kulminacyjny. Pierwsza piłka meczowa. Niestety Turczynki popełniają błąd w polu zagrywki. Pierwsze zmiany pojawiają się na boisku Erika Araki. Jej też dzisiaj widać było brak od początku tego spotkania. To też podstawowa środkowa reprezentacji Japonii. Może ona teraz pomoże jeszcze swoim koleżankom w końcówce. Jest druga piłka meczowa dla Turczynek, ale jest blok. Jest szansa na 22 punkt. Trzeba będzie jeszcze powtarzać akcję. No i Turczynki, czy zakończą już to spotkanie? To nie była wygodna okazja do tego, żeby zaatakować piłkę. Ale mylą się także Japonki. Dużo chaosu z jednej i z drugiej strony. Nerimano Soi z numerem 13 zdobywa także i 25 punkt w trzeciej partii. Podobnie jak w końcówce pierwszego seta. Także ona zachowała tutaj najwięcej siły i skuteczności w końcówce tej trzeciej odsłony. Szybkie spotkanie, gładko wygrane przez Turczynki 3-0. Można było się spodziewać tutaj większej rywalizacji na początku tego turnieju, ale Japonki troszeczkę w okrojonym składzie nie sprawiły tutaj wielu trudności reprezentacji Turcji, która wygrywa to spotkanie 3-0. 25-19 w pierwszej partii, 25-21 w drugiej i 25-21 w trzecim secie. 3-0 dla reprezentacji Turcji. Dobre otwarcie dla tego turnieju. Pierwsze punkty zapisują Turczynki na swoim koncie, a Japonki, no niestety, mimo tego, że Masayoshi Maname trzymał tutaj ten skład, który sobie wymyślił na ten dzisiejsze spotkanie, no to było jednak zbyt mało na to, żeby wygrać nawet i jednego seta. Zabrakło największych gwiazd. Nie widzieliśmy na rozegraniu Takeshity. Nie było Eriki Araki, która pojawiła się w tej samej. Nie było podstawowej atakującej Saori Kimura, dlatego być może